Dzień dobry, Małgorzata Tomczuk, synoptyk, Centralne Biuro Prognoz. Weekend zaczyna się piękną słoneczną pogodą. Trochę chmur niegroźnych zgromadziło się na południu kraju. Jest bardzo ciepło, miejscami temperatura na zachodzie i w centrum kraju dochodzi do 20 stopni. Najbliższa noc będzie pogodna, dosyć chłodna na północy kraju, tam będzie około 2-3 stopni. I w dolinach górskich też chłodno, około 0 stopni i możliwe są przygruntowe przymrozki. Na północy kraju przy gruncie temperatura może spaść do minus 2, minus 3 stopni. W dolinach górskich podobnie, około minus 1 stopnia przy gruncie. Zdecydowanie cieplej na zachodzie i w centrum kraju, około 7 stopni. W sobotę dużo słońca, bez opadów, bez żadnych groźnych zjawisk. Tylko na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich może gdzieś lokalnie spaść słaby przelotny deszcz. Chłodniej w rejonach podgórskich około 12-14 stopni, także nad morzem, zwłaszcza we wschodniej części wybrzeża nad Zatoką Gdańską przy wietrze od morza, temperatura będzie wynosić tylko około 80 stopni. Ale już w głębi kraju, przy dużej dawce słońca, temperatura około 18-20 stopni, najcieplej na południowym zachodzie do 21 stopni. Noc soboty na niedzielę przeważnie pogodna, dopiero nad ranem wzdłuż zachodniej granicy przybędzie chmur i tam spodziewamy się słabych opadów deszczu. Noc chłodniejsza na wschodzie od 4 do 6 stopni, w centrum około 7-8 i 10 stopni na zachodzie, tam właśnie, gdzie przybędą chmury. W niedzielę odczujemy już zmianę pogody. Od zachodu wkroczy front chłodny. W zachodniej części kraju pojawią się opady deszczu oraz burze. Nieco silniejsze burze mogą wystąpić w Sudetach, na południu Opolszczyzny. Tam w czasie burz może spaść około 15 mm deszczu, ale nie powinny to być szczególnie groźne burze. Poza tą częścią zachodnią, z większą ilością chmur i chłodniejszym powietrzem, pozostała część kraju nadal ze słońcem i z wysokimi temperaturami do 20-21 stopni. Deszczowa pogoda będzie już później towarzyszyć przez kolejne dni. W nocy z niedzieli na poniedziałek chmury dotrą do centrum kraju, a w poniedziałek przelotne opady deszczu już mogą wystąpić prawie w całym kraju. Też spodziewamy się burz, ale poniedziałek jeszcze będzie stosunkowo ciepły. Natomiast takie wyraźne ochłodzenie zacznie być odczuwalne we wtorek i to chłodniejsze powietrze, które napłynie od wtorku, będzie się utrzymywało przynajmniej do czwartku, a niewykluczone, że jeszcze zostanie na piątek. I to będą już takie temperatury bliższe 10-12 stopniom niż 20 stopniom, które mieliśmy przez ostatnie dni.